Proszę Państwa, tutaj mamy Pałac Kultury Stalina i Lenina. Jesteśmy w samym centrum Polski. Dzisiaj przemierzyliśmy bardzo wiele kilometrów, bo właściwie to wracamy metrem z metra Stokłosy, z metra Ursynów, proszę Państwa. No, nie ma tego złego, jak to się mówi, co by na dobre nie wyszło, bo troszeczkę pobłądziliśmy tam, no ale to z winy, proszę Państwa, tych, którzy nie znają się na kulturze, bądź na kulturze znać się też nie chcą, proszę Państwa. Nie ma informacji, gdzie tu jest Dom Kultury. Dlaczego? Dlatego, że w Warszawie góruje mydło i powidło. Jest Baza Różyckiego na Pradze Południe, na Pradze Północ. Bardzo dużo handlu tu mamy w Warszawie, w katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. Zapraszamy Państwa serdecznie i wszelkich podglądaczy katolickich stołecznego miasta Warszawy, którzy zamiast siedzieć u świętej Anny i trzepać różańce, aby je w całości i wszystkie, żeby je wyklepać, to tu łażą, podglądają, 10 razy oglądając się. Także jesteśmy w centrum Warszawy, proszę Państwa, i właśnie wracamy z Galerii U, także aby stwierdzić, proszę Państwa, jaka jest Warszawa. Dobrze jest bywać i tu, i tam, proszę Państwa. Także lepiej, żeby Polacy, żeby katolicy nie eksperymentowali, lepiej, żeby oni wrócili do źródeł, do Słowa Bożego, do Biblii, do miłości, do przykładów pięknych, które pozostawił Jezus Chrystus. Była w zborze pierwszych chrześcijan Lidia, która była bardzo gościnna i którą apostoł Paweł pochwalił. Tutaj natomiast, proszę Państwa, w Galerii U, która w jakimś tam sensie po prostu zdziadziała, proszę Państwa, siedzą, gapią się, zaglądają się wtedy, kiedy tam na stole właściwie to już nic nie było. Były same jakieś ciastka, jakieś takie soczki, bo tam już ci bezdomni powyżerali kanapki, wina powypijali. No to więc dlatego mówię, że te soczki, i taki jeden przyszedł i się dziwił bardzo. Czemu wina nie ma? No to jak bezdomni powypijali, proszę Państwa, no to wtedy trzeba było się patrzeć, żeby tak nie chlać i nie wyżerać ze stołu wszystko. Czyli, że potem wtedy, kiedy pozostawały tylko te ciasteczka, to trzeba siedzieć było kulturalnie i elegancko. Ale wtedy właśnie taki dziad siedział i oglądał się, kto jakie ciasteczka bierze, kto ile. A tam były jeszcze też takie dwie dziadówki, które przyuważyły, że tu ktoś bierze parę wafelków sobie na drogę. Że takie komentarze, bo to wtedy wiecie Państwo, u tych, co z Biblii to nic nie wiedzą, Pisma Świętego nie znają, prawdy o Bogu nie mają w sobie, no to tylko interesuje ich, kto jakie ciasteczka, ile i po co, że ten ktoś może jakby czy pieniędzy nie miał, i takie lecą komentarze, które właściwie w ogóle nie powinny być. No, także to świadczy tylko o poziomie, proszę Państwa, bardzo niskim, że nie ma tej kultury, zwłaszcza i zważywszy, że nie ma informacji, proszę Państwa, jak dojść do Domu Kultury. Przepraszam bardzo, a jak wielkie miasto, to co, jak się zbliżamy, to jest reklama, a jak jest wielka galeria, halo, to co, to jest reklama, a czemu tu nie ma? Nie ma. I te domki, te bloczki, jest ich, proszę Państwa, tak dużo, tak napchane, że co jeden do drugiego jest podobny. To właśnie dlatego galerie powinny być reklamowane, czyli przez tę reklamę wyróżnione, pokazane, że tu jest to, czego szukasz, prawda? Tak było u Żydów, taka gościnność też jest u prawosławnych, dlatego też zapraszamy Państwa do Anglo-Ameryki Białystok, Książąt Wielkich, żebyście Państwo tutaj w tych domach kultury nie wysiadali i nie czekali nie wiadomo na nic, że Wam coś dadzą, że Wam coś przyniosą. Trzeba wziąć sobie 4 wafelki i sobie pójść, bez względu. Białystok Państwo macie. Anglo-Ameryka Białystok, 185 km. Tu wyznawcy papieża
To nie są mormoni, to nie są ewangelicy, to nie są świadkowie Jehowy. Tak lubią ankiety poprawiać, proszę Państwa. Nie wiedząc w co wpaść, czy w gówno, czy w maść, bo chcą już kogoś podrobić, to ja od razu widzę, czuję pismo nosem. Także proszę Państwa, są to tutaj takie typy żebracze, które Biblię wyrzucają do śmietnika, co w centrum Polski tu miało miejsce nieraz. Widziałam.